42 530 dolarów za jedno wideo. Takie kary nakłada na każdego twórcę na świecie nowa ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie, która została uchwalona przez Federalną Komisję Handlu w Stanach Zjednoczonych. Potocznie nazywana COPPA wprowadza kolosalne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu serwisu YouTube. Jakie są to zmiany? Kogo dotyczą? Co zmieni się po wejściu przepisów w życie? Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo. Bardzo serdecznie. Zaczęło się. Bastion wolności i wiedzy został zaatakowany przez rząd, który po raz kolejny chce ograniczyć wolności obywatelskie. Federalna Komisja Handlu uchwaliła ustawę o ochronie prywatności dzieci w internecie, nazywaną potocznie COPPA. Niezależnie od lokalizacji, obowiązkiem każdego twórcy na YouTubie jest poinformowanie, czy nasze filmy są przeznaczone dla dzieci. Niewłaściwe oznaczenie treści może skutkować konsekwencjami na platformie YouTube lub konsekwencjami prawnymi wynikającymi z ustawy COPPA i innych przepisów. Szkoda, że YouTube nie napisał jakich konsekwencji. Ponad 165 tysięcy złotych kary za każdy jeden film łamiący ustawę. Tyle musi zapłacić każdy twórca na świecie łamiący prawo. Wystarczy więc zakwestionować 10 naszych wideo i każdy twórca jest załatwiony na dobre. Włos jeży się na głowie, kiedy czyta się tego typu informacje i strach zbiera mnie na myśl, że prawo to wchodzi w życie od nowego roku, a mówi się o nim tak niewiele. Na pewno wielu z Was zauważyło ostatnio w Waszych YouTube Studio wersja beta ramkę, która wymaga od Was podjęcia decyzji, czy Wasz kanał publikuje treści dla dzieci, czy też nie. Wiele osób nie zawraca sobie głowy taką drobnostką i zazwyczaj zaznaczają cokolwiek, aby tylko ten przebrzydły komunikat zniknął z naszych oczu. Mamy do wyboru trzy opcje. Albo stwierdzimy, że nasz kanał jest w pełni skierowany do dzieci, albo że nasz kanał skierowany jest tylko i wyłącznie do osób dorosłych. Jest jeszcze trzecia opcja, że każdy pojedynczy film podczas wgrywania na platformę YouTube będzie przez nas oznaczony, do kogo jest on skierowany. Wygląda to bardzo łatwo, prawda? Opowiadając się za którąkolwiek opcją, wybieracie jednak bardzo różne scenariusze dla Waszych kanałów. W pierwszym przypadku rezygnujecie z reklam spersonalizowanych, ale za to Wasze wideo będą polecane wraz z innymi filmami dla dzieci w sekcji polecane wideo. Niestety oznacza to, że wpływy z reklam będą o wiele, wiele niższe, ponieważ spersonalizowane reklamy zarabiają dla każdego twórcy znacznie, znacznie więcej. Kiedy zaznaczymy drugą opcję, nasze wideo nie będą wyświetlały się na najmłodszym jako polecane, ale za to zyski z reklam spersonalizowanych będą zasilać nasz portfel. Niestety wybór tej opcji odcina nam spory kawałek publiczności, ponieważ jeżeli na przykład prowadzicie kanał gamingowy, wielu z Waszych widzów w świetle prawa jest po prostu dziećmi. Trzecia opcja to wybór każdorazowo, czy dany film jest skierowany do dzieci, czy też nie. Gdybyście tylko wiedzieli, że od tegoż wyboru zależy istnienie Waszego kanału, zastanowilibyście się 10 razy nad podjęciem tej ważnej decyzji. Niby jest to bardzo prosty wybór. Albo nasz content jest skierowany do dzieci, albo nie. Kim jest więc dziecko? Według YouTube'a to osoba poniżej 13 roku życia. Okej, to już coś. Teraz zastanówmy się nad kolejnym aspektem. Czy nasz kanał skierowany jest do dzieci? YouTube mówi, że kanał przeznaczony jest dla dzieci w przypadku jeżeli. Na podstawie czynników opisanych poniżej można uznać, że główną grupą odbiorców są dzieci. Po drugie, dzieci nie stanowią głównej grupy odbiorców, ale na podstawie czynników opisanych poniżej można uznać, że film może być przeznaczony również dla dzieci. Jakie więc są te czynniki? Podczas podejmowania decyzji o tym, czy Twój kanał lub film jest przeznaczony dla dzieci, weź pod uwagę czynniki takie jak tematyka filmu, na przykład treści edukacyjne dla przedszkolaków, czy dzieci są docelową lub obecną grupą odbiorców filmu, czy w filmie występują nieletni aktorzy lub modele, czy w filmie pojawiają się postacie, celebryci lub zabawki, które mogą być interesujące dla dzieci, w tym postacie animowane lub z kreskówek, czy język używany w filmie jest zrozumiały dla dzieci, czy film pokazuje aktywności, które mogą być interesujące dla dzieci, np. odgrywanie ról, śpiewanie prostych piosenek, granie w nieskomplikowane gry lub naukę na poziomie wczesnoszkolnym, czy film zawiera piosenki, bajki lub wierszyki dla dzieci. Wszelkie inne informacje, które mogą pomóc w określeniu odbiorców Twojego filmu, np. fizyczne dowody na to, kto jest odbiorcą Twoich treści. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście się bać, to szybko kasujcie swój kanał na YouTubie. Gołym okiem widać, że wytyczne YouTube'a są bardzo, powtarzam, bardzo ogólnikowe. Aktywności interesujące dla dzieci, zabawki interesujące dla dzieci, tego typu sformułowania są tak bardzo niedoprecyzowane, że bardzo łatwo jest obrócić prawo przeciwko samemu twórcy.
Dam wam przykład. Branża gamingowa. Jest to największy kawałek tortu na YouTubie. Gry oglądane są przez dzieci i dorosłych. Jak więc stwierdzić, czy dany film jest lub będzie skierowany do osób powyżej 13 roku życia, czy też poniżej? Mało tego, skąd do jasnej anielki twórca ma wiedzieć, czy dane wideo będzie oglądane przez więcej dzieci niż dorosłych, czy też na odwrót? Kolejny przykład, faulogi rodzinne. Kto ogląda ten typ kontentu? No właśnie, powstaje problem, który bardzo łatwo można obrócić przeciwko twórcy i ukarać go ogromną karą. Następny przykład, pranki lub wszelkiego typu zabawne wideo. Wszystkie tego typu materiały mogą być oglądane przez dzieci lub nie. Przykładów takich jak te powyżej może być niezliczona ilość. W związku z tym rodzi się pytanie, czy warto ryzykować i czy nie lepiej po prostu zaznaczyć, że content, który tworzymy, nie jest przeznaczony dla dzieci. To zależy, jaki content tworzymy. Moja grupa docelowa to zdecydowanie osoby dorosłe i decydując się na zaznaczenie drugiej opcji, nie ryzykuję zbyt wiele. Owszem, stracę 10, może 20% zasięgów i część widzów, ale mój kanał nadal będzie generował spore zasięgi. Co innego wszystkie kanały gamingowe, rozrywkowe i tego typu podobne. Te stają przed dramatycznym wyborem, ryzykować i nadal docierać do sporej grupy osób, czy też dobrowolnie skasować większość swoich zasięgów. Jak widzicie, YouTube się zmienia. Tak potężny serwis i druga co do wielkości platforma w sieci wcześniej czy później musiała zostać zaatakowana przez rząd. Miliony osób na całym świecie odczują działanie kopa na własnej skórze i nieważne, czy będą to sami twórcy, czy też widzowie. Każde ograniczenie wolności na YouTubie skutkuje jednym – zubożeniem tego wspaniałego serwisu. Mniej twórców to mniej treści, mniej rozrywki, wiedzy i tym samym pogorszenie działania tej wspaniałej platformy. Osobiście zaznaczyłem, iż cały content na moim kanale jest skierowany do osób dorosłych, bo tak w rzeczywistości jest. Dzięki wyborowi tej opcji mogą być spokojny o kopa, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie będzie mnie dotyczyć. Niestety nie każdy ma taki komfort i musi podjąć bardzo trudną decyzję. Mam nadzieję, że to wideo na temat kopa wyjaśniło wam dostatecznie, jakie konsekwencje pociąga za sobą opowiedzenie się po określonej ze stron. Zapraszam was do podesłania tego wideo swoim znajomym w celu edukacji po to, aby nie podjęli oni niewłaściwej decyzji i nie narazili się na bardzo wysokie kary, które mogą zrujnować ich życie. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.